Lustro dla wszystkich zakochanych. Z kontaktem lub bez kontaktu, to już nie ma znaczenia. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. I dzisiaj z kart Lenormanda i Tarota zobaczymy, co nam wyjdzie właśnie w lustrze. Tutaj osoba pytająca to strona lewa, czyli ta. Osoba ukochana to strona prawa, czyli ta. I po środku to, co Was łączy. Wasze myśli, uczucia i zamiary, które Was łączą wspólnie. Kochani, oczywiście proszę Was o nowe subskrypcje, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz. Również proszę Was o lajki, naturalnie z kciuczkiem w górę. I proszę Was serdecznie o komentarze dla wymiany naszej energii. Czekam na Wasze komentarze. Czytam je codziennie. Bardzo Was proszę, piszcie komentarze, czy wróżba, czy to lustro rezonuje z Wami. Moi kochani, również zapraszam Was na wróżby indywidualne. Jeśli pragniecie się coś zapytać kart, sprawy miłosne, finansowe, zawodowe, przeprowadzki, kupna, sprzedaży domu, sprawy dzieci, sprawy rodziny lub inne jakieś tam sprawy, na przykład wyjazdów, podróży, to proszę napiszcie mi na e-maila, jaki temat i powróżę wtedy Wam prywatnie, osobiście z kart Tarota lub Lenormanda lub cygańskich. Oczywiście wyślę Wam warunki takiej wróżby, różne opcje takiej wróżby. Zapraszam Was serdecznie i mój adres e-mailowy znajdziecie oczywiście, kochani, pod filmikiem. W filmiku również go wyświetlam i w komentarzach. Więc zapraszam serdecznie. Dobrze, teraz zobaczmy sobie, kochani, jakie są Wasze, osoba pytająca, myśli. Uczucia i zamiary. Dobrze, teraz zobaczymy u Waszej osoby ukochanej. Jakie są osoby ukochanej myśli, niezależnie czy jest to Wasza partnerka, czy Wasz partner, jaka to płeć, to już nie obchodzi mnie, proszę sobie dopasować, tylko po prostu Wasza osoba ukochana, o której myślicie, za którą tęsknicie, jej myśli. Czyli jej, tej osoby ukochanej myśli. Osoby ukochanej uczucia i osoby ukochanej zamiary. Dobrze. Także już mamy i zobaczymy jeszcze w kartach Tarota. Złoty Tarot Polski. Duża talia, jak widzicie. Ogromne są te karty, trudne w ogóle do trzymania, do tasowania i do losowania, czyli do wyciągania kart. Ale wyciągnę trzy karty, czyli co Was łączy, jeśli chodzi o Wasze wspólne myśli, uczucia i zamiary. Wasze myśli. Wasze uczucia. I Wasze zamiary. No, ta karta chce mi wylecieć, ok. Czyli wezmę tą, która mi chce wylecieć. Dobrze. I zaczynamy, kochani. Wasze osoby pytające myśli. Tutaj jakby doszukujecie się jakichś komplikacji. Jakbyś macie może lęki. Myślicie, że będzie to skomplikowane, za trudne. Lub że jest jakaś inna kobieta, rywalka, konkurentka.
I tutaj też myśli się, że chodzi też o seks, o intymność. Myślicie również tutaj, no, że może być oczywiście harmonijnie, pięknie, seksualnie, jest jakaś chemia między wami, ale boicie się tutaj komplikacji, problemów. Jakoś, nie wiem, jakiś lęk tutaj widzę przed komplikacjami, przed problemami ewentualnymi, które mogą wyjść. Tutaj osoba wasza ukochana jest, też ma jakieś blokady, izoluje się, ucieka. Nie wiem, chowa, blokuje, muruje, jakby mur wokół siebie tutaj, tak? Także tutaj widzę też jakieś blokady tej osoby. I jakby ta osoba też myśli, namyśla się, bardzo w głowie siedzi, co ma zrobić z tą relacją, z tym związkiem, ale tutaj odwraca się już od tych blokad, od tej separacji, tak jakby ta osoba wychodziła wręcz z tej samotności, separacji, izolacji, tak? Ale namyśla się jeszcze. Także rzeczywiście są jakieś tej problemy, ale wychodzi ta osoba już tutaj z izolacji. To, co Was łączy na poziomie głowy, to jest siedem buław w tarocie. Siedem buław, kochani, w tarocie to wyznaczać granice, mieć dobrą jakąś pozycję, tak, swoją i nie walczyć o ten związek czy o tą relację za wszelką cenę, jeśli nie musicie. Bronić raczej swoich tutaj argumentów, racji, swojej pozycji, tak, i nie walczyć, tak jak mówię, o tą osobę ukochaną za wszelką cenę, tylko raczej bronić tutaj swoich reguł, które są dla Was ważne. Dobrze, teraz schodzimy na poziom serca. W Waszym sercu jest dużo niejasności, nieklarowności, ale chcecie kontaktu z tą osobą. Chcecie spotkań, kontaktu, chcecie zaryzykować, chcecie na pewno wyjaśnienia tych tutaj niejasnych spraw, nieklarownych, tak, spraw. Chcecie to wyjaśnić, chcecie to wyklarować, chcecie spotkań i nie chcecie stracić kontaktu z tą osobą. I tutaj ta osoba tak samo ma do Was uczucia i chce z Wami kontaktów, czyli ta karta tutaj u Was, jak widzicie, powtarza się, czyli kontaktu emocjonalnego oczywiście, romantycznego, uczuciowego, chcecie oboje z głębi serca. Czyli te kontakty będą i uczucia będą, tak? Ponieważ tutaj mamy dużo uczuć. Co Was łączy na poziomie serca, to jest kapłanka, papieżyca też inaczej zwana ta karta, więc chodzi o to, że tutaj musicie trzymać się swojego rozumu, swojej intuicji i też kapłanka mówi o tym, że jest to na pewno ważne dla Was. To ta relacja będzie ważna, będzie duchowo, być może jakaś głębsza, ważna dla Was, ale trzymajcie się też swojego rozumu i intuicji. Róbcie to, co według Was jest tutaj korekt, czyli dobre, poprawne. Także, ale tutaj widać głębsze jakieś pojednanie, tak? Głębsze jakieś kontakty duchowe, jakieś ważne, kapłanka, no. Na pewno kierujcie się również w tej relacji tutaj właśnie przede wszystkim rozumem. Tutaj jest pokazana głowa, no, czakra korony, czyli ważne, żeby każdy krok był rozumny, przemyślany w tym sensie. Teraz Wasze zamiary, osoba pytająca. Wasze zamiary to uczucia, ale tutaj są też blokady. Blokady na razie są silne, widoczne bardzo w Waszych następnych krokach, w Waszych planach, ale te blokady jakby tutaj pokonacie i otworzy się jakaś nowa perspektywa, nowa droga, nowa szansa, nowa próba, nowe jakieś inne sprawy. Na pewno uczuciowo jesteście tutaj zablokowane, silnie zablokowane powiedziałabym, ale otworzy się to. Powinniście się też otworzyć na tego partnera, być może dać mu szansę i proszę nie mieć tych tutaj lęków takich strasznych, nie wyszukiwać jakby problemów,
tylko otwórzcie się i dajcie temu być może szansę, tak? Jego plany i zamiary, oczywiście spotkanie, wiadomości, komunikacja, szybkie tempo rozwoju, słońce, namiętność, pozytywne wibracje i pragnienie szczęścia, spełnienia marzeń, pragnienie wyjaśnienia wszystkich jakichś tej sytuacji, niesnasek i pragnienie po prostu no, szczęścia. Tu jest gwiazda, czyli karta ochronna. Jakby tutaj on myśli, że czy on, on czy ona, to już nie pytajcie, czy to kobieta, czy mężczyzna, tylko to jest osoba ukochana, tak? Ta osoba ukochana myśli o tym, żeby była z wami szczęśliwa. Tutaj jakby pod szczęśliwą gwiazdą stoi dla niego ta relacja, tak? Także ta relacja ma przynieść wam szczęście, tak myśli ta osoba ukochana. Karta, która was łączy, to cztery kielichy. Cztery kielichy w tarocie mówią smutku, rozczarowanie, apatii, samotności, wybór, strata. Jakby macie oboje lęk przed zranieniem, przed stratą, przed być może rozstaniem, przed jakimiś złymi doświadczeniami, które macie być może z przeszłości, z innych związków i boicie się tutaj, żeby się to nie powtórzyło. Jakby ten paniczny lęk przed stratą, przed rozstaniem, tak? Lęk przed fiaskiem, przed nieudaniem się tego związku, tej relacji. Więc uważajcie, kochani, żeby te blokady nie były tak silne, te lęki wasze. I te negatywne myślenie zależy oczywiście, jak silne jest to negatywne myślenie, bo może być to destruktywne i może zniszczyć taką relację. Tutaj zmartwychwstanie, czyli zmartwychwstanie mówi o tym, żeby zacząć jeszcze raz od nowa z pozytywnym myśleniem, żeby narodzić się na nowo z inną ideą, czyli myślcie pozytywnie, dajcie szansę tej relacji, myślcie pozytywnie i dajcie szansę, żeby się narodziła ta relacja. Wtedy zobaczycie, czy ma to szansę przetrwania, czy ma to szansę bytu, czy rozwija się to w dobrym kierunku i pokonajcie te swoje blokady i lęki, tak? Czyli narodźcie się jakby na nowo i pozwólcie tej relacji narodzić się na nowo jeszcze raz, ale pełni optymizmu, tak? I wolni od tych blokad, otwarci. Teraz zobaczmy karty, które się powtarzają, które mają tutaj największe znaczenie dla tej wróżby, więc karta kontaktów to jest ta karta, o której już wspomniałam, czyli chcecie się oboje spotykać. Karta uczuć, emocji, które tutaj będą przepływały w tej wewte, będą tutaj bardzo intensywne i będziecie oboje mieć te emocje. Oraz, no tak, to są wszystkie karty, które się powtarzają. Więc jeszcze wyciągnę może kartę miłosną. Tutaj orakel miłosny. Proszę o wskazówkę. Proszę o wskazówkę. Proszę o wskazówkę. Znaki ostrzegają ciebie. Zwracaj uwagę na znaki, które pojawiają się na twojej drodze. Piórka, monety, być może jakieś liczby takie same, na przykład, które się cały czas powtarzają, na przykład godziny na zegarku 14:14, 11:11, 12:12. Takie numery lub piórka, na przykład na drodze, jak widzicie, piórka od ptaka. To są po prostu symbole, że anioły stróże, anioł stróż czy anioły
czuwają nad tą relacją, nad Tobą, ochraniają Ciebie i prowadzą Ciebie, i żebyś po prostu nie miała blokad, żebyś otworzyła się. Powtarzające się liczby, nie wiem, jakieś liczby na przykład na znakach, jakichś, nie wiem, tablicach na przykład, czy ciągle widzisz coś, na przykład znajdujesz małe monety. Także tutaj zwracaj uwagę na znaki wobec Ciebie, czy jest obecność anioła stróża, właśnie to się przejawia w różnych takich symbolach i znakach. I to znak właśnie, te znaki mówią o tym, że jesteś pod ochroną wszechświata, że sprawy dobrze się mają, dobrze się rozwijają. Dziękuję serdecznie, życzę Wam oczywiście pozytywnego rozwoju spraw w tej relacji i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.